Hej, hej, witam Was kolejny raz, ponieważ jeszcze przed chwileczką przyszła mi do głowy taka szybka wróżba, również wróżba wyboru, ponieważ dzwoniła właśnie moja przyjaciółka i stawiałam jej karty tak przez telefon prywatnie, no i właśnie ona zadała mi takie pytanie, więc ja to po prostu powielam, zapytałam ją, czy mogę to wykorzystać w czytaniu ogólnym. To zresztą nie jest nic takiego, co by powiedzmy było zarezerwowane tylko dla niej, bo po prostu poddała mi pomysł fajnego pytania do kart i myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych właśnie takim pytaniem. A jest to pytanie pod tytułem, czy informacja, wiadomość, na którą czekam, przyjdzie do końca tego tygodnia. Czyli dzisiaj mamy wtorek, no to do końca tego tygodnia, powiedzmy do niedzieli, takie pytanko sobie zadajmy. Jeżeli ktoś oczekuje właśnie na coś, wiadomość, nie wiem, to może być jakiś list, to może być odezwa od kogoś, że ktoś Wam coś ma wysłać, jakąś właśnie informację, czy ma nastąpić kontakt ze strony jakiejś osoby, czy ktoś czeka, aż na przykład do niego oddzwonią, bo był powiedzmy na rozmowie kwalifikacyjnej, no i czeka, bo powiedzieli, że się odezwą, że będą dzwonili, no i zastanawia się ta osoba, czy po prostu oddzwonią do końca tygodnia. Więc tak pytamy, czy do końca tygodnia przyjdzie wiadomość, na którą czekasz? Wybieracie sobie z trzech opcyjek jak zwykle. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. To są karty Lenormand tym razem, bo też dawno nie były wykorzystywane, więc warto by było sobie w nie spojrzeć od czasu do czasu, odświeżyć tę energię. No i cóż, no i sobie wybierajcie. Ja Was zapraszam na rytuał na pełnię Księżyca 18 stycznia. Wszelkie informacje o tym rytuale znajdziecie w zakładce Społeczność. Także zapraszam do czytań prywatnych, czytania roczne na rok 2022, czytania partnerskie, czytania tak naprawdę, no, jakie sobie wymyślicie, bo oczywiście mogą to być czytania takie modyfikowane przez klientów na własne życzenie. Co tam byście sobie nie wymyślili, to myślę, że no, większość tych Waszych pomysłów jesteśmy w stanie bez problemu zrealizować. Także Was zapraszam. Kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem. A tymczasem sobie dokonujemy sprawdzenia, co nam tutaj się pokazuje. Opcja numer 1. Czy do końca tego tygodnia przyjdzie wiadomość, na którą czekasz? Czy przyjdzie tutaj wiadomość, na którą czekasz? Jeżeli jest to wiadomość od kobiety, być może jakaś wiadomość dotycząca rodziny albo od bliskiej kobiety z rodziny, to tak, ta kobieta powinna się tutaj z Wami skontaktować. Myślę, że to też ta wiadomość może być w postaci odwiedzin po prostu jakiejś kobiety, że jakaś kobieta przyjdzie do Waszego domu, bo ta karta drzewa no często też się kojarzy z naszym domem rodzinnym, z tym domem, w którym mieszkamy, z naszym takim miejscem, gdzie czujemy się dobrze. Myślę, że tutaj ta sytuacja dla Was nie jest zagrożona, że jeżeli na coś czekacie i to ma się właśnie w tym tygodniu rozstrzygnąć, wyjaśnić, to myślę, że też nie będzie ta sprawa się przedłużała, tylko po prostu zostanie to wyjaśnione, ta wiadomość do Was po prostu dotrze. Teraz opcja numer 2. Czy do końca tego tygodnia przyjdzie wiadomość, na którą czekasz? Oj, chyba nie. Prawdopodobnie troszeczkę trzeba będzie na tą wiadomość poczekać, bądź też niestety tutaj się pokazuje jakaś kłótnia, jakieś takie po prostu no niefajne energie związane z tym. Karta Księżyca nam mocno zaciemnia sprawę. Może tutaj właśnie ta wiadomość przyjść, ale ona będzie miała trochę inny wymiar, aniżeli na przykład chcielibyście, aniżeli się spodziewaliście. Nawet jak będziecie gdzieś tam naciskać, powiedzmy, próbować kogoś ponaglać, to ta osoba może Was tutaj jakoś tam okrzyczeć, tak? Bo jest karta rózgi, a ona często pokazuje kłótnie międzyludzkie. I to takie niezrozumienie, wiecie, kłótnie wynikające z niezrozumienia się, z niezrozumienia swoich intencji. Bo Wy możecie na przykład do kogoś mieć pretensje, że ktoś Wam coś obiecał, że Wam coś przekaże, że Wam odpowie, że Wam coś powie, a ta osoba no na przykład nie ze swojej winy nie odpowiedziała wcześniej, czy po prostu następuje jakieś opóźnienie nie z winy tej osoby i Wy na przykład jesteście bardziej natarczywi, no i ta osoba się wścieka i po prostu dochodzi tutaj do jakiegoś sporu, jakiejś kłótni, bądź też wiadomość, na którą Wy czekacie, no będzie wiadomością taką problematyczną, która doprowadzi do jakichś sporów, do jakichś takich niefajnych, nieprzyjemnych sytuacji, albo ktoś Wam to przekaże w jakiś taki niezbyt miły sposób. No i opcja numer 3. Czy wiadomość, na którą czekasz, przyjdzie do końca tego tygodnia?
Mogą być problemy w tym tygodniu z tą wiadomością, wiecie co? Bo jest karta chmur i ona często oznacza jakieś problemy, przeszkody, że coś po prostu jest opóźnione, występują właśnie jakieś przeszkody na drodze, że nie może to być zrealizowane w jakimś czasie. Natomiast tutaj jest też ta karta dziecka, która dla mnie mówi po prostu, żeby troszeczkę się uspokoić, troszeczkę zluzować, bardziej tak uspokoić się w tej sytuacji właśnie, bo wiecie co, czasami jest tak, że im bardziej na coś czekamy, tym bardziej to nie przychodzi, więc musimy tutaj też zmienić troszeczkę swoje nastawienie, bo możemy jakby też nieświadomie blokować tę energię, więc bardziej tutaj cieszyć się chwilą, bawić się, skupić się na jakichś swoich rozrywkach, na innych rzeczach, nie skupiać się tak bardzo na oczekiwaniu po prostu na tę wiadomość, bo właśnie jak się skupiamy na czekaniu, no to nam się wydaje, że to czekanie to trwa wieczność, że po prostu no, nie przychodzi to, co byśmy chcieli, więc tutaj mogą być opóźnienia, te chmury powodują jakieś problemy z przekazem, też mogą być, że ktoś Wam coś wyśle, ale to nie dotrze, bo nie wiem, na przykład nie było zasięgu albo były jakieś, nie wiem, inne warunki niesprzyjające, czy paczka nie dotarła, bo została gdzieś zagubiona chwilowo, różne mogą być, bo na różne wiadomości czekacie, prawda, ale ta karta chmur może właśnie pokazywać takie chwilowe komplikacje, chwilowe, bo to minie, to tak samo jak są chmury, za jakiś czas po prostu chmury znikają, wychodzi słońce, no i jest wszystko ok. Także tu trzeba po prostu też uzbroić się w cierpliwość, skupiać się na innych rzeczach, nie na czekaniu, no i po prostu dać czas, bo to się naprawdę rozwiąże. To może po prostu, jak nie przyjdzie w tym tygodniu, no to może na początku przyszłego. Także nie ma się co też jakoś denerwować i stresować. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.